Można słuchać, proszę Państwa, Radia Concita. Można słuchać w internecie. O, to jest radio obrotowe, jak gdyby kto nie wiedział. I już. Informacje dnia, także zapraszamy Państwa serdecznie do informacji dnia. Na placu Krasińskich święto Powstanie Warszawskich, to też 1 sierpnia. Trzeba będzie tu na baczność od 17 do 17.01 stać w Warszawie na rondzie. Pewnie na tym rondzie, bo to oni zmieniają też różne miejsca. Ale najwięcej przyjeżdża do samego centrum Warszawy. Są już śmieci. Ja w tym roku miałem 50 lat urodzin. I powiem tak, że ta trzecia figura to wezwanie do głoszenia Ewangelii przez świadectwo. Czyli ta trzecia figura w Częstochowie w tym roku, księże biskupie, ja wracałem, znowu powiem, z łzami w oczach w autobusie. Jak zobaczyłem na murach Jasnej Górskiej, podkreślał prezydent Andrzej Duda, moja mama jest, że wszyscy powstańcy zasługują na nasz najgłębszy szacunek. Kiedy myśmy pojechali do Częstochowy z miejsca po koronacji, tutaj Matka Boża Fatimska raz, dwa, trzy, cztery. No i to się w Warszawie Duda mówi dzisiaj, że jesteście solą ziemi. Na tych staruszków, którzy jeszcze przeżyli z powstania warszawskiego, pozdrawia, proszę Państwa. A jutro też jest święto. Też będą święta. No. Powstańcy chcą przekazywać wiedzę młodemu pokoleniu. Radio kończy to. No. Takie staruszki tam w takich czapeczkach, mytkach przychodzą zawsze. No. Dzisiaj nie mam czasu, bo jestem w pracy, ale tam lubię chodzić do Muzeum Powstania. Tego dnia na wernisaż, po południu też jeszcze było też więcej. Chłopcy z dawnych lat, to na placu był koncert taki, proszę Państwa, Krasińska. Jakby była, to byś była wcześniej, to być może miejsce siedzące znalazła, tak może gdzieś tam koczować, siedzieć w jakimś latce mieć. Ciężko, to nie jest tak łatwo, gdy nadaje nasze rady. To KFM, Euro, Koncita, Barbie Baby, serdecznie Państwa zapraszam do naszego kanału. No, proszę Państwa, El Mercedes, to jest końcówka, ale El Hop Art 2000, Blue Art 2000. Gdzie jeszcze masz ten kanał? Na Witek Landia, to też to jest ten. Bardzo dużo tego jest. Zapraszam. Jakim chwalebnie się zaeksploatuje, zachęcę. Powiedzcie wszystkim słuchaczom, ile mieliście świadectw, że głoszono na rekolekcjach parafia. Znaczy, może zacznę od tego, że właśnie kiedy te rekolekcje organizacyjne były w Polsce, właśnie wtedy, w trzecim dniu tych rekolekcji jest to możliwe, właśnie mąż podjął akt wyzwolenia człowieka, czyli abstynencję. Również oczywiście ja podjęłam wraz z mężem. I szczerze powiem, że do końca nie wierzyłam, że to się uda, bo przecież ten razy obiecał, że będzie trzeźwy, że nie będzie piła, a następnego dnia było znów upijanie się. I dlatego jest to możliwe, że właśnie po przeżyciu trzechdniowych rekolekcji, jeżeli się zaufa tak mocno Panu Bogu i jemu się oddać zniewolenie, to jest to możliwe, że Pan Bóg zawsze przyjdzie z pomocą właśnie i to, co tak bardzo zniewala człowieka, to zabierze. I u nas to właśnie się stało. I właśnie od tego dnia, kiedy tak wiele się zmieniło w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, postanowiliśmy sobie, że nigdy nie będziemy zatrzymywać tego dla siebie, że chcemy się z wszystkimi dzielić tym, jak Pan Bóg jest dobry, jak Matka Boża jest dobra i ile działali w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie. I właśnie ilekroć, kiedykolwiek, ktokolwiek nas poprosił, jakąkolwiek posługę, nigdy, ale to nigdy przez te 17 lat nie odmówiliśmy, bo jest to nasze dziękczynienie właśnie Panu Bogu i Matce Bożej. Nie wiem, ile, tak mówię o liczbach, ale to jest bardzo ważne. To jest w różnych wspólnotach, na różnych pielgrzymkach. Idziemy do Częstochowy, jeden dzień do szkół jeździmy, w kościoła, w Noaza. Największy grup jest dzielenie się świadectwem właśnie życia i tym, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu. I około 240 właśnie. Jest to mniejszy człowiek.
Bo my jesteśmy oporni, bo tak naprawdę to musimy nie tylko zmodyfikować, ale nie całe życie wywrócić do góry nogami, a tak naprawdę mamy je wywrócone, a teraz postawić je na nogach. I to nie jest takie nieraz proste, bo jak widzimy, ja pamiętam się z seminarium, jak przychodzili też do nas mężczyźni, którzy składali świadectwo, byli w AA, to mówi, że księdza, to myśmy 9 miesięcy potrafili pić. To ja przestałem, jak zobaczyłem żonę takiego strasznego potwora i mało jej nie zabiłem. I jakoś takie uśnienie nie przyszło i ja po prostu, jak od ognia odszedłem i to był taki moment, ale mówię, to ja powąchałem i piłem, prawda, cały czas byłem pijany. Czy Grzegorzu, to jest niesamowite, że środowisko wspomniał 1000 godzin reklam w ciągu roku. Ja wiele razy w tym pijanym życiu podałem reklamę na telewizji. Jakaś taka goryczka, smak, zimne piwo z rumem, czy z kimś się radio 24. Tak było. Ja tutaj jestem przykładem tego, że ta reklama tak działa. Reklama stwarza w człowieku to, że choćby nie wiem, jaki film był, czy coś, nie ma się zadzwoniło po kolegę, czy się kombinowało, bo to był ten pierwszy moment, ta iskra, która zapaliła bombę. Po tej butelce piwa, gdzieś tam w warsztacie, kolega przynosił wino, ja z tego honoru odstawiałem 0,7 wódki. Już nie trzeba było wiele szukać. I to jest niesamowite, że te rekolekcje dla mnie to jest forma cudu, bo w niedzielę złożenie kruciaty, w poniedziałek, ja to mówię bardzo uczciwie, w poniedziałek mogłem iść do hurtowni spić. Oczywiście bronię się od takich głupich jakichś scen, żeby wozić ludzi pijanych, czy pchać się bez sensu tam, gdzie czują, bo mnie, ja jestem mocny tym, co Pan Bóg mi dał. Że ja uznam, że coś sam po prostu to moje jest, to ja przegram. Dlatego też tutaj jestem, dlatego te świadectwa, dlatego też taka wdzięczność Panu Bogu za to, że to, co jeszcze sobie pisałem w czasie pracy, że godzinę, tą trzecią figurą, gdyby ona zafunkcjonowała, to uzdrowienie duszy niesamowicie jest bardzo ważne. To jest wspólnota. Dzisiaj po przypomnieniu, po apelu, podeszła Pani i poprosiła, czy mogą tutaj do nas zadzwonić jako rodzina, bo jej mąż pochwała bardzo, bo jej mąż do końca życia, ale w tym przeźwieje, woła, błaga o pomoc. Mówię, to są te momenty, które się trzeba uczepić, które trzeba wykorzystać, która by niekolwiek chora nie była, proszę, też za nami się działa małżeństwo, no, na ten czas są osoby, ten mąż się przyszedł i starzone zaraz, to są księży biskupie takie owoce tych spotkań, znaczy Grzegorzu, które są namacalne. To nie było wydarzenie historyczne. To ma moc sprawczą, zbawczą. Jeżeli my tym pomożemy Panu Bogu, to też było piękniejsze w homilii powiedziane, to możemy uczestniczyć w wielkim dziele odszczepienia naszego narodu. To nie są wcale wybrane przez użytkowników o nazwiskach. Ja tak powiem, tak jeden przykład jeszcze właśnie po dzisiejszym spotkaniu, kiedy zobaczyłam młodych ludzi, Szymona i Kastra, no, ale ludzie tak gadają w złośliwości, no to złości, no to co, jaki poziom sobą reprezentują. Wydało się. Szydło wyszło. Ja też uczestniczycie, tak patrzyłem, pan dyrektor napisał, że on przejściowa z państwu Anny. Chyba o tym też waszym doświadczeniu, jak to się stało, że taką działalność się zaangażowali i jak odbieracie to młode pokolenie, które mówię, że to służycie, bo wspólną modlitwą, wspólną pracą, chociażby wspólnym śpiewem, tak chyba pytają się, jak ten Janusz jest dziewczynek, gdzieś tam chodził za tobą, to do Aleksandry. Tak, jak to się stało, bo nieraz też tak, no nie wiem, jak się za to zabrać, nie? Że może niektórzy sami myślą, jak to zrobić, żeby mój tata zmienił życie, moja mama, żeby się coś zmieniło w moim życiu, szukam pomocy jak takiej deski na
Właśnie. A mogą być doświadczenia, że ja bardzo świadomie, wszystko w porządku, doświadczam miłości, żyję w pięknej, harmonijnej rodzinie, dorastam, ale też, bo wiem, że to jest... Jak to się stało, to muszę powiedzieć, że właśnie w mojej rodzinie i za co bardzo dziękuję Panu Bogu, nie było problemu alkoholowego, bo ani tata, ani mama nie pili i po prostu podjęli kucjatę za bardzo bliską nam osobę. Ale tak muszę powiedzieć, że właśnie w sumie to jest chyba Boża sprawa, jak ja się tutaj znalazłam, bo czuję wyraźnie, że jestem prowadzona właśnie przez matkę do polską zakonniczką, którą też ukoronowaliśmy właśnie 12 czerwca tego roku. Już jako nastoletnia dziewczynka uczestniczyłam każdego 13 miesiąca w czuwaniu za ojczyznę. Potem narodził się taki pomysł, żeby wystawić właśnie te orędzie chacińskie. I byłam tam aniołem pokoju, aniołem Portugalii, który przygotowywał właśnie dzieci na przyjście Matki Bożej i prosił, żeby się modliły, składały ofiary za krzyżników. Tak samo Maryja, jak przychodziła, zawsze wskazywała na swojego syna i prosiła o te ofiary i modlitwy. I tak myślę, że właśnie jestem przed nią kierowana i... myślę, że staram się właśnie odpowiedzieć na to orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Taką naszą ofiarą i poświęceniem jest tu właśnie posługa w miejscu pastora. Poprzez, no, poprzez śpiew, przedstawienia, poprzez właśnie pracę z dziećmi. Staramy się przeprowadzić właśnie każdego zniewolonego człowieka i też pokazać tym dzieciom, że jest nadzieja, że po prostu rodzice wytrzeźwieli. Przeprowadzamy do Pana Boga poprzez właśnie nasz śpiew. Zbudzamy jakieś refleksje takie modlitewne. Są różne dzieci, tak? Chłopcy, dziewczynki, tacy, którzy przeżywają problem i tacy, którzy, można powiedzieć, nie mają takiego problemu w rodzinie. Tak, muszę powiedzieć, że właśnie zespół Gloria składa się i z dziewczyn, bo głównie są dziewczyny, które po prostu w rodzinie nie doświadczyły nigdy problemu alkoholowego i też są takie osoby, które niestety tego doświadczyły. I staramy się w ogóle ze wszystkich sił jakoś połączyć nasze siły, jakoś szanować, angażować w to, wspierać. I czasami to jest bardzo trudne, ale przy pomocy z góry wszystko jest możliwe. Dziękuję. To był głos Aleksandry, Kamila. Jak właśnie tutaj mówię o rodzinie, to przyszła do głowy mi moja rodzina tak naprawdę, bo zacznę od tego może, że i tata, i mama mieli ciężkie rodziny swoje domowe, bo tam naprawdę był problem alkoholowy. I od małego zawsze mama powtarzała, w naszej rodzinie to nie będzie, nasza rodzina będzie inna. I właśnie no dzięki temu jestem, gdzie jestem tak naprawdę, bo zawsze nasza rodzina była, no to na pewno przy kościele, przy Bogu blisko. Babcia organizowała różne pielgrzymki autokarowe, czy do Lichania na przykład, teraz to przejął tata. Też zaszczepili we mnie pierwsze pielgrzymki do Częstochowy. I cały czas no, blisko z Matką Bożą w ogóle, no i ta siła od rodziców. No a jak się zaczęło tutaj w miejscu, to był też dla mnie ciężki czas, bo mama wyjechała po prostu za granicę, no po prostu zarobić pieniądze na życie, tata został tutaj z nami. No i przyszła matura, tutaj mamy w Akwilii przy Mnyskiej, spotkania młodych zawsze w niedzielę domową. No i też, że byłam animatorem Ruchu Apostolstwa Młodzieży, no to organizowałam po prostu wyjazd. No i przychodzę do sklepu muzycznego, bo na gitarze, w którym pracuje obrada. No i raz mnie zagaduje, no mamy rekolekcje, nie ma co zagrać, może byś chciała, bo tak zobaczyłam, że animatora i tak dalej. No nie, nie mogę. Ale przyszłam na miesiąc w obu strony i namówił mnie, tak mi namówił, że wylądowałam na rekolekcje. O pijakach, dyskusje takie. Nie rekolekcje. Niezbyt głośno, bo to nie ma się czym chwalić. Ale tak jakoś zaczął się od rekolekcji, później Droga Krzyżowa, która też jest w maju co roku. No i pierwsza. Moje życie tak się związało tutaj z tą przejściową związkiem tekstowym, że gdzie zdawałam maturę rozszerzonej biologii i wylądowałam na pedagogice resocjalizacyjnej. A to wszystko dlatego właśnie, że miałam tutaj styczność przede wszystkim z dziećmi z rodzin uzależnionych. Jako stronę tego się wzięło rozmowy przede wszystkim z dziećmi, reagowanie na ich zachowanie.
No i to też skłoniło mnie do napisania pracy licencjackiej na temat wpływu postaw rodzicielskich na samoocenę dorosłych dzieci alkoholików. Chyba tutaj też Francesco mówił o tych postawach, jak możemy też zmienić, to prawda? I na przykładzie moich rodziców, którzy mogą powiedzieć, że jeśli my zmienimy siebie, to nasze dzieci będą inne. Jeśli my damy dobry przykład innym, pokażemy, że można żyć inaczej. Nie możemy iść z prądem, tylko pod prąd. A nawet tak bardzo świadomie, tak, bo można powiedzieć, jedno z rodziny trudnej, czy nawet patologicznej, drugie, ale jest możliwe. Też pamiętam kiedyś takie rodziny, nawet wielodzietne mówiły, no to nie byliśmy tak z góry na przegranej, ale przez to, że uwierzyliśmy, że prowadzimy życie sakramentalne, że umiemy sobie powiedzieć przepraszam, radzimy sobie z piątką dzieci i jak gdyby nie skaczemy sobie do gardeł, potrafimy sobie powiedzieć przepraszam i budujemy razem tą wspólnotę, mimo że tak po ludzku wystartowaliśmy, prawda, z bardzo trudnej, bo zero wzorców, o takich rodzicielskich, zero przykładu, zero takiego też wzmocnienia na nasze nowe, inne życie, bo małżeńskie, prawda, takie budowania wspólnoty rodziny, tego przykładu nie było, a jednak z Bogiem mówią jest wszystko. Polega na tym, żeby się zmówi, są to dorosłe dzieci alkoholików, tak jak wiadomo, liczyłam te wszystkie kwestionariusze, ankiety i tak naprawdę wychodziło, że z kogo dzieci mają brać wzory, prawda? Nie z rodziców, nie z mamy, niestety, to z kogo? Dokładnie, rodzina to jest podstawowa grupa, prawda? Która powinna przewodniczyć ten trudem miłość do dzieci, ogólnie, a tutaj chodzi całkiem inaczej. I dlaczego młodzież popada różne na przykład sekty, jakieś kultury? Coś tego typu. Nawet to, że szuka akceptacji, ojciec, matka nie potrafi tego dać dziecku, prawda, tej pewności. I to, co też w badaniach moim wyszło, no bo przebadałam 60 osób, a też moje badania były na przykładzie właśnie osób, które przyjeżdżały tutaj do miejsca festiwalu na rekolekcje, na comiesięczne spotkania trzeźwościowe. No czyli ta praca też głównie tutaj nasza wspólnota. Ale co do tych postań za zachowań dzieci, to po prostu dużo dzieci wykazywało taką postawę na przykład wycofaną, gdzie rodzic na przykład ojciec wykazywał nadmierną akceptację, kiedy ojciec był uzależniony, to matka zaś odwrotnie, bo wszystko skupiało się na tym współmałżonku uzależnionym. Dziecko było całkiem na boku, dziecko no, nie miało do kogo się zwrócić nawet. No i później to wychodziło w życiu, kiedy ta samotna faktycznie była zaniżona. I co wtedy z takim dzieckiem? Ono razem nie wierzy w siebie, dwa ma jakiś swój własny tor, dajmy na to uwierzony, którego no, ciężko jest ciągnąć z tej drogi, bo często ta droga jest zła, nie idzie w dobrym kierunku. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego dziś Radio Maria w miejscu piastowym. Możemy powiedzieć pobożność Maryjna w działalności apostolskiej, tak? Trzeźwość, takiej apostolskiej, jeżeli chodzi o tą trzeźwość. Telefony do studia, do Radia Maria 13 433 92 25. Powtórzę, 13 433 92 25 i drugi 13 435 30 10 13 435 30 10. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz może ktoś chciałby sobie zapisać, może nie zdążył. 13 433 92 25. Powtórzę, 13 433 90 i drugi telefon do miejsca piastowego, czyli z Radio Maryja, 13 435 30 10. 13 435 30 10. Oglądałam tkaninę, zawsze się żalnie interesuje tkaniną. Zresztą to może 100 lat temu cały pan z kultury zawinęła tkaninę. Więc tutaj są tkaniny niewielkie takie na oknach, ale są też przez aplikowane, farbowane, szyte przez artystki. Ja w ogóle staram się w tych realizacjach, żeby wnętrze użytkowe, bo żeby one miały jednak dotknięcie sztuki. Dlatego współpracuję z bardzo dobrymi artystami. Malarstwo ścienne przeważnie wykonuje mój kolega wspaniały Krzysztof Patala, z którym maluję genialnie, ścienne rzeczy robi. Tkaniny szyję, Gorzelka Artystka i Asia Gorzeska, która zajmuje się tkaniną tak na co dzień. Rzeźby tutaj na drzwiach, z Obrzeża Kości Słoniowej, z Mali. Z tą
bardzo takiego moim osobistym dyktatorem, tym, co się upatynowali przy szczegółach, kontratacowe moderatorskie bardzo wielkie. Także że to nie są takie rzeczy, które można jedną teraz dać od jednego moderatoria, bo to w tym holu już takie zwykłe procentu i one nagle przez to, że ściany są przemawane, kiedy krzyżyć nagle się muszą funkcjonować na taki mały artystyczny rzeczek jak przemalowywaniu stolarki całej zielonej, metalowej, na jakąś taką właśnie udało coś więcej zrozumiał. Także czy tam przerobić to takie typowe wnętrze, takie, takiego holu typowego za 90 czy potem 80, czy pamiętam w tym roku ten hol powstał, żeby on miał atmosferę zupełnie inną, no to może być filmowiec albo synowa, normalny użytkowiec. To teraz przejdźmy do tego holu, edukacyjnego, jak rozumiem, troszeczkę do innych działań edukujących. I to w fantastyczny sposób. Obejrzałam film kreujący kółko na niego. Co to takiego było? Bo już niestety się skończyły. Niestety się skończyły. W przyszłym roku może będzie więcej tego, bo teraz tylko było nas stać fizycznie, było nas stać na dwa tygodnie na organizację, czyli dwie transze. Półkolonie, typowe półkolonie, czyli rodzice przymrożą dzieci podczas wakacji już o 8 rano, nawet potrafią 7 rano. I te rodziny 8 razy, gdy dzieci są u nas. Potem są odbierane. No i trzeba ten czas jakoś tu zapewnić. To nie jest jak łatwe, to jest prawie 10 godzin. Oczywiście, że mamy ten przywilej, tę przewagę na rynku miejscach, że jest w ogrodzie zoologicznym. Mamy tutaj 3000 zwierząt, prawda? I co dzieciaki podczas tych półkolonii tak, mają kontakt bezpośredni? Tak, mają i bezpośredni i oczywiście uczą się. To są ten kolonii mają... Odbieramy pierwszy telefon, Radio Maria, bardzo to, proszę. Jest to szkoła, no bo przecież nie można porównywać lekcji w szkole z lekcją na z żywym zwierzakiem. Teraz i zawsze. Dzieci przychodzą, tak, na przykład dzisiaj tutaj dzieci, otrzymałam list od dzieci ze zdjęciami, bo prosiliśmy, żeby dzieci potem opisywały swoje przygody podczas półkolonii. Większość tych zdjęć to była robiona na wyspie Lemurów. Powiem właśnie, jeden dzień dzieci spędzali na wyspie Lemurów, jednym słowem na Madagaskarze. Ja tłumaczę zawsze tym rodzicom, że w czasie półkolonii w ogrodzie są dosyć drogie, ale mój Boże, 8 tysięcy kosztuje przynajmniej przelot na Madagaskar. A to właśnie za jakieś naprawdę symboliczne pieniądze łódką płyną, łódką zawsze na wyspę. Bardzo dziękujemy. I teraz prosimy bardzo. Lemury kata, czyli te lemury najbardziej znane z filmów. Te ukochane, uwielbiane zwierzęta, że te lemury wchodzą, są łagodne, wchodzą na głowę dzieciom. Biorą z rączek im żabinki, owoce. No ten kontakt bezpośredni z tymi zwierzętami, no to myślę, że do końca życia będą te dzieci pamiętać. Każdego dnia spotkanie z innymi zwierzętami. Tutaj padło już nazwisko Żabińskie. Antonina i Jan Żabiński, niezapomniani twórcy polskiego zoo, warszawskiego zoo. Moje parę lat temu czytałam książkę Wspomnienia ludzi i zwierzęta Antoniny Żabińskiej. Muszę powiedzieć, że jest poruszające wynurzenia jej. Najpierw się splotły z książką inną wydaną w Ameryce, mianowicie Diane Ackerman napisała Azyl, opowieść o Żydach ukrywanych. To była historia żona dyrektora. Historia wojny, żona dyrektora, czyli właśnie pani Antonina. Nie bez powodu przypominam tę książkę, którą ukazała się mniej więcej 7-8 lat temu, albowiem w tym roku emitowany był u nas, to w Polsce była premiera film, a pani dyrektor, na ile to było czytelna opowieść. Tak, tylko jeszcze zaczął, muszę koniecznie sprostować, dobrze? Bo książka Ludzie i Zwierzęta to jest właściwie dziennik Antoniny Żabińskiej. Ta książka po raz pierwszy została wydana już w 1965 roku, kiedy oboje Żabińscy dostali medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tylko ta książka została wydana w bardzo małym nakładzie. To były takie czasy, że ten temat nie był nośny, nazwijmy to delikatnie. Nikt nie chciał specjalnie na ten temat mówić i ta cała historia gdzieś zaginęła. I dopiero ta Diane Ackerman, o której pani wspomniała, pisarka amerykańska, wpadła na tropi tej książki, tej całej historii. I jej książka pod tytułem Azyl, opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo, jest właściwie napisana na 10% na podstawie książki Żabińskiej, czyli jej dzienników. Czyli wierna jest to opowieść. A jeżeli chodzi o film, to film cóż, zrobiony w Hollywood, zrobiony w Stanach Zjednoczonych. Film jest
bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo się wzruszający przede wszystkim, jak na moje potrzeby, a przecież siedzę w tym miejscu tyle lat i związana z tym domem Żabiński Stopisto jestem niezwykle. Ten film zaspokaja wszystkie moje potrzeby. On jest po prostu bardzo wzruszający, on pokazuje to, co najistotniejsze, pokazuje po prostu postawę wspaniałych, absolutnie nietuzinkowych ludzi, a w końcu naszych tutaj w Ogrodzie Drogniczym poprzedników, więc ja to jestem w ogóle dumna z tego filmu, przede wszystkim z tego miejsca, z tych ludzi. Widzę, chciałeś coś zrobić? No bo oczywiście mam absolutnie rację. Po premierze, która tutaj była wspaniała, w Pałacu Kultury Szokowym Amerykańskim, rozmachem urządzona, czerwony, zielony, od parkingu, w panienki z szampanami, z truskawkami, piękne przyjęcie z buźni z rakami, wszystko wspaniale, jak to Amerykanie, przy produkcja, artyści, Kraśko piękne, ich tam prezentował, córka pana Żabińskiego się kłaniała, wszystko było pięknie i właśnie poruszające, że w dwóch salach jednocześnie był ten pokaz, że po skończeniu filmie ludzie wstali. Wszyscy ludzie wstali. Było tam bardzo nie tylko Polaków sporo, bo przede wszystkim przedstawiciel ambasad, różni goście, którą zaprosiła produkcja amerykańska. I to było niezwykle wzruszające. Natomiast ja jako tak władzą między innymi też robiłam sporo filmów w swoim życiu i jako scenograf i jako dekorator wręcz, to oczywiście mnie śmieszyły czy drażniły takie różne rzeczy, jak wyposażenie wnętrze, jakieś amerykańskie tapety, o takie hollywoodzkie, niby za 20 przesadzone trochę. Na was świetne były kostiumy, bo one były z Czech, bo w Czechach były kręcone. Też sceny tam z tego oglądały, że kostiumy badodowe. No bo oczywiście przesłodzone na nasz gust, Amerykanie na to pokazanie tej okupacji, troszkę przesłodzone tak w amerykańskim stylu. No, troszkę takie były rzeczy, które tam może śmieszyły czy drażniły, jak to się działo. Tam tłumy ludzi w tych piwnicach, które są przecież niewielkie, takich tłumów tam naraz nie było. I tam pisa na ścianach malowali gwiazdy, się podpisywali. No wiadomo, że takie rzeczy nigdy w czasie okupacji nie robił. Natomiast rzeczywiście to, co nam powiedziała, jest racja, że on, ponieważ to jest niezwykle atrakcyjny do oglądania filmu, bo się podzieli się w okupacji, jest dramatyczna kobieta, jest dzielny mąż, cieszymy się, że pierwszy raz i od nas. Ja pamiętam, jaki byłem ogromnie zaskoczony, kiedy tutaj na takim wspólnym miesięcznym spotkaniu małżeństwo jedno wstało i powiedzieli, my dziękujemy za alkoholizm naszej rodziny. Słyszę, Boże miesięcy. Oni dziękują. Tak, a tu nagle, jak oni zaczęli opowiadać, jak to się stało, że oni zgłębili całe piękno swojej własnej miłości, że oni odkrywali na nowo siebie, akceptowali siebie nie tylko z tej strony takiej idealnej, cudownej, ale również dotknęli takich spraw trudnych w swoim życiu, przekonali mnie, a później coraz więcej słuchałem ludzi, którzy mówili o tym, w jaki sposób ten straszny ból, ale podjęty i dotknięty przez Boga, nagle okazał się dla nich łaską. Co nie znaczy, nie daj Boże, że ktoś sobie pomyślał, to zostanę alkoholikiem. Ja codziennie mam gości z Ameryki, z Izraela, z Holandii, którzy przyjeżdżają tylko i wyłącznie do Polski, żeby zobaczyć to miejsce. Na 3 dni przylatują samolotem, bo usłyszeli, widzieli ten film, czytali i koniecznie to miejsce chcą zobaczyć. To jest niesamowite. Ale jest coś takiego, że niektórzy dotykają tego cierpienia i później tak powoli się dźwigają, odkrywając w sobie piękno. Tak, przez tych ludzi, o których mówię. Prosimy bardzo, jest, Radio Maryja. Zauważyłam, to jest inna grupa ludzi. No powiedzmy sobie otwarcie. Bardzo lubię, to jest rozrywka taka bardzo popularna, prawda? Nie chcę użyć słowa jakaś lotyczna, ale niemniej jednak do obrotu lotycznego przede wszystkim przychodzi się z dzieckiem, żeby zapewnić mu czas. Więc przychodzą matki z wózkami, przychodzą matki z dziećmi. Potem już w wieku dorosłym zakon to przychodzi bez dzieci. Więc to jest tego typu. O, przepraszam, ja bardzo lubię chodzić z dużo. Impreza, kiedy się pobawię, dzieci moje, mam dwie wspaniałe córki, się cieszą się szło, nie?
No to z różnych powodów, to fajnie, o tym kiedyś lekko powiemy. Natomiast i piłem także do urwania właśnie zaczęło mnie to ubierać i matki, żeby chciał zabrać ja bym tak właśnie chciał przestać mi tylko na pewno, albo ale większość oczywiście przeprowadzamy ankiety i tak dalej. No sama policja taka młodzieńca szkolna sama siebie nie będąca gdzieś tam na wycieczce ze szkoły, to ona sama tutaj tej rozrywki jakby nie szuka. Potem to się znowu zaczyna dziać już w wieku do takim starszym, przychodzi coraz więcej emerytów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wille oglądają ludzie, którzy po prostu interesują się jednak historią, którzy tę książkę czytali. No teraz to też ci, którzy film widzieć, po prostu fabularny, prawda, film dla wszystkich. Ale jednak ukierunkowani w pewien sposób. Ja czytałam tę książkę w 2009 roku, bo był pierwszy chyba wspomniała pani o deklaratorze dziecięcym, ale względy są literackie, neurologiczno i właśnie ze względu na film. Ja pamiętam, że człowiek ma taką tendencję, przynajmniej ja mam, Państwa, do handlowania w głowie z Panem Bogiem. A potem wracamy do rozmowy. Ty mi Boże, tak? Ja ci tak. Ale wtedy pamiętam, że padłem taka twarz, że mówię, Jezu, ja nie chcę, żeby moja córka umierała, ale jak ma umrzeć, to szybko, żeby się nie męczyła. Adrian Calińska-Czarnicka, zapraszam. Warszawa oddaje hołd powstańcom. Najważniejszą uroczystością przed dniem 70. rocznicy uwag powstania warszawskiego odbyło się na placu Krasińskich. W jej trakcie odprawiono mszę polową i odczytano apel poległych. W obchodach uczestniczyli m.in. kombatanci, prezydent Andrzej Duda czy prezydent Warszawy Anna Kąpiewicz-Walc. Wcześniej z okazji Dnia Pamięci Warszawy w sali galowej Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Obchody z niczym koncert muzyki przedwojennej zatytułowany Chłopcy z tamtych lat. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedź takiej decyzji prezydent złożył już tydzień temu. Dziś oficjalna informacja pojawiła się na stronie internetowej kancelarii prezydenta. Pamiętam, lekarka zadzwoniła, żeby się przyjechali z niego szybko, bo miałem zresztą tego dnia podano. Prokuratora generalnego Andrzej Duda jednocześnie podkreślił, że przekonanie o konieczność wykonania reformy władzy sądowniczej jest powszechne oraz że konieczne jest przybliżenie sądów obywatelom. Konieczna jest likwidacja nierzetelności stronniczości i prawnicy zamysłości korupcji i biurokratyzacji. Z kolei w uzasadnieniu zawetowania ustawy o KRS prezydent wskazał, że podstawową kwestią nad którą muszą podjąć się rozmowy jest sposób wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, większością przyjętych głosów. Prezydent zaznaczył, że taki wybór gwarantuje, iż członkowie rady nie będą wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale ich wybór stanowił będzie wyraz konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie. W związku ze śmiercią półrocznego chłopca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleciło wojewodzie podkarpackiemu kontrolę ośrodka pomocy społecznej w Rzeszowie. Krystyna Wyrwicka z Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że ministerstwo chce wiedzieć, czy działania podejmowane przez ośrodek pomocy społecznej w stosunku do rodziny tragicznie zmarłego dziecka były odpowiednie. Sześciomiesięczny chłopiec zmarł w sobotę przyczyną w wyniku licznych obrażeń. Na zmianie niego zabili pułkowniku Szostromlewą, miał się znęcać znajomy rodziców Grzegorz B. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Donald Trump zdymisjonował Antoniego Scaramucciego, którego niedawno powołał na stanowisko dyrektora do spraw komunikacji Białego Domu. Odwołania Scaramucciego zażądał nowy szef personelu Białego Domu, generał John Kelly, któremu powierzono opanowanie chaosu i walk wewnętrznych w administracji obecnego prezydenta. Andrzej Scaramucci został dyrektorem do spraw komunikacji, czyli de facto szefem biura prasowego Białego Domu zaledwie 10 dni temu i od razu wywołał poważny skandal. Opublikowany przez magazyn New Yorker rozmawia z dziennikarzem Ryanem Lizą. W wulgarny sposób mówi o współdoradcy prezydenta Trumpa Steve'ie Bannonie i ówczesnym szefie personelu Białego Domu Linsie Pribusie, który następnego dnia podał się do dymisji. Scaramucci tłumaczył później, że z powodu braku doświadczenia nie przypuszczał, że dziennikarz opublikuje jego tyranę. Pojawienie się niekonwencjonalnego nowojorskiego biznesmena pogłębiło jednak zamieszanie, jakie już wcześniej panowało w otoczeniu prezydenta. Z jego powodu podał się zresztą do dymisji już wcześniej rzecznik prezydenta Sean Spicer. Chaos ten ma opanować nowy szef personelu Białego Domu, generał John Kelly, który dotychczas pełnił funkcję szefa Departamentu Bezpieczeństwa.
Szkolnictwa Krajowego. Donald Trump powołał go na stanowisko w miniony piątek. Biały Dom przyznał, że to kryzys odwołania Scaramucci'ego i prezydent Trump spełnił jego prośbę, by dać mu większą swobodę w decyzjach kadrowych. Z Waszyngtonu Mary Kołkuski, Polskie Radio. Co trzeci Europejczyk nie mógł sobie pozwolić na tygodniowe wakacje w ciągu całego roku? To wniosek z danych z ubiegłego roku opublikowanych przez europejski urząd statystyczny Eurostat. Lato dla wielu oznacza wakacje i podróże, jednak jedną trzecią populacji Europejskiej nie stać na tygodniowy urlop teraz w roku z dala od dołu. Najmniej problemów mają Szwedzi. W ubiegłym roku 2018 obywateli tego kraju nie wyjechali na wakacje poza miejsce zamieszkania. Na drugim końcu skali jest wolna deklaracja. Według europejskich statystyk Polak 6 na 10 osób z mieszkami w Unii nie mogą sobie pozwolić na jednorazowe wakacje. Mamy około miliona osób uzależnionych, czyli chorych na chorobę alkoholową.
Ale to następna grupa, która przynosi najwięcej szkód społecznych, tak jak wspomniał pan Michał, to są ludzie, tak pięknie mówimy, nowe sformułowanie dotarcia, piące ryzykownie i szkodliwie. Kiedyś za czasów jeszcze tutaj błogosławionego Bronisława mówiło się pijacy, tak? Pijacy. To znaczy pijący to nie są osoby uzależnione, to nie są alkoholicy, ale to są osoby na dobrej drodze do nałogu. To jest przedszkole do nałogu. To jest, powiedzmy sobie, ta grupa 3 milionów Polaków pijących ryzykownie, szkodliwie, pijaków, powiedzmy sobie, tak jak pan Michał wspomniał, oczywiście pracujemy cały tydzień na budowie, gdzie mamy firmę, ale w sobotę, niedzielę upijamy się na umów, to znaczy do nieprzytomności. To jest ogromnie niebezpieczne. Musimy mieć świadomość i każdy, kto tak czyni, musi mieć świadomość, że jest w przedszkolu, to najlepszym przedszkolu do choroby alkoholowej. I ta grupa, jak mówią badania, to jest taki paradoks prewencyjny, przynosi najwięcej nie taka pierwsza grupa, która jest osoby uzależnione, ale to właśnie ci, bo tu jest najwięcej, powiedzmy sobie, tragedii rodzinnych, domowych, przemocy domowej, zaniedbania obowiązków rodzicielskich i tak dalej, i tak dalej. No na szczęście większość społeczeństwa zachowuje tak zwany umiar, czyli sięga po alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych ilościach, to jest tak zwane cnota umiaru. I jeszcze więcej szczęścia, jeśli moglibyśmy powiedzieć, to są ci, którzy podjęli dobrowolny dar abstynencji z różnych przyczyn, tak jak pan Michał, czy tak jak ja, czy tak jak wielu tutaj nas siedzących w studio, czy też słuchających nas, podjęli taki dobrowolny dar abstynencji. A każdy, kto jest abstynentem, na pewno nie będzie osobą uzależnioną. Bardzo, Radio Maria. Tak, on opowiadał właśnie wzruszające historie, jak przyjmowała pani na wieki wieku amen. Maria zawsze Panie Tadeuszu, małe sprostowanie. Będzie biskup Tadeusz, ale to wasz szef, ksiądz arcybiskup Tadeusz. Strasznie mało rzeczy zostaje po człowieku. Ja robiłam parę biograficznych. Ja tylko przesłałem list, ale często bywałem właśnie, to jest też piękna modlitwa, często bywałem właśnie tam na domu. Tego człowieka jakby zbudować Mareczek codziennie pijany, to nie dobrze. Że ona żebrała. Zaraz się dowiemy, co to znaczy te trochę i to ta trzeźwość i to umiarkowanie. Pani Zadusiu, bardzo dziękuję. Jak zwracamy się z tym tematem, bo miesiąc sierpień nie jest miesiącem trzeźwości. Miesiąc sierpień jest miesiącem abstynencji, bo trzeźwość to jest cnota umiaru. Czyli jeśli ktoś sięga bardzo rzadko i w bardzo małych ilościach, które nie zmieniają jego stanów emocjonalnych, nie powoduje sytuacji jakiejś tam, powiedzmy sobie, sytuacji, że popełnia grzech. Natomiast musimy mieć świadomość, że kiedy piszemy list i prosimy o coś więcej niż cnota umiaru, czyli zachowanie całkowitej abstynencji,
wsi, to zaraz w mediach pojawiają się złośliwe komentarze, że Kościół dąży do prohibicji całkowitego zakazu spożywania alkoholu. No właśnie, tak było w tej wiadomości. To jest złośliwe. Kościół nigdy nie wypowiadał się, że jest za prohibicją. Kościół nie walczy z alkoholem, Kościół walczy o wolność człowieka. Teraz jeszcze powtórzę. Nota pomiaru to jest sięganie po alkohol bardzo rzadko, w bardzo małych, symbolicznych ilościach, które nie zmieniają naszych stanów emocjonalnych. Nie znaczy to, że ci, którzy chcą zachować notę miaru, nigdy nie popadną w chorobę alkoholową. To nasz broni tak naprawdę tylko całkowita abstynencja. To jest pewność, że nigdy nie zostanę osobą uzależnioną. Ale tak naprawdę istota cnoty trzeźwości to nie jest umiar, to nie jest szukanie tego umiaru, tylko to zdolność, łatwość abstynencji. Bo proszę zwrócić uwagę, każdy, kto chce zachować cnotę umiaru, mówi, nie jestem abstynentem. Wypiłem kieliszek wina u cioci na imieninach, to było 5 miesięcy temu. A teraz wujka imieniny będą za 2 miesiące. I to samo zrobię. Czyli on zachowuje cnotę umiaru, prawda? Ale nawet ci, którzy zachowują cnotę umiaru, nie muszą mieć świadomość, że cnota umiaru wpisana jest również abstynencja. Bowiem ten, który zachowuje cnotę umiaru, jeśli opiekuje się rodzi dzieckiem, nie może sięgać po alkohol, bowiem nie wie, w którym momencie będzie musiał zawieźć ciężko chore dziecko do szpitala, bo choroba może pojawić się momentalnie. Kierowca, który siada, żeby kierować pojazdem, musi zachować abstynencję. Lekarz, który staje przed pacjentem i chce go operować, musi zachować abstynencję. I może mówić o kapłanach, o rodzicach, o powiedzmy sobie młodzieży, która kończyła 18 rok życia, powiedzmy sobie idąca na wykłady, idący do pracy, muszą zachować abstynencję. Abstynencja nie jest czymś, nie jest dziwactwem, nie jest czymś nadzwyczajnym w naszym życiu. Może całkowita abstynencja jest takim wielkim darem, jest wielkim darem, bo podejmuje decyzję, że nie sięgam do alkoholu, ale też nie ze względu na nienawiść do alkoholu, tylko ze względu z motywów nadprzyrodzonych, z wielkiej miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka, do innego zmieścia, do którego powinno być łatwiej byłoby zrozumieć nam, gdybyśmy do czystości, cnoty czystości porównali i wtedy tutaj myśleli umiarkowanie, nieumiarkowanie, jakby to rzeczywiście wyglądało, kiedy moglibyśmy powiedzieć o wierności Bogu i wierności mąż, żonie i tak dalej. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Witam, dobry wieczór, jesteśmy na antenie. Pani nam się przedstawi, bardzo pani wyłączy. Całkowicie wyłączy. Nie, bo to my już rozmawiamy, proszę miłej pani. Pani nam się przyzwołuje. Szczęść Boże. Została tam muzyka. Tak. Z jakimiś takimi dziwolonami, które mu wspiera, czy jakaś grupa wielka.
ten jakiś łebie, jakiś ogromny. Rada, ja oczywiście z wielką chęcią takie przedmioty salograficzne, no ale liczą to rozstawiają, bo o tyle są, nie, o tyle są w tym wystawie słoniaki. Tutaj jest dużo robale, czyli kolekcja wspaniała posadana Obama, którą odwiedzał w getcie pan Żeliński, która została w czasie okupacji jeszcze przekazana. Robale to znaczy znowu etnomalowce, a najczęściej takie owady, także cała ta kolekcja jest też w gabinecie, no jest oczywiście troszkę mebliw wykupowana na Allegro i ku mojej radości, jak się no też nie można się uporać, policja jest dość inna, ponieważ to są miliony rozwyczajnych rozpisanych na czpanej młodzieży, która przewała się tam w to, że też to jest Ale po 22 to każdemu się należy chyba trochę ciszej. Wie Państwo, ja myślę, że może zacząć telefonować systematycznie na policję, że po 22 jest zakuszona cisza i jako mieszkańcy osiedla mamy do tego prawo i zgłaszać ileś telefonów każdego wieczoru po 22, jeżeli to jest nagminne. No to Państwo macie prawo do nagminnego upominania się o swoje prawa, bo wy byliście wcześniej, niż była budka jedna, druga z piwem. No, nie chcemy zamykać, no ale jedni drugi muszą pozwolić funkcjonować. Nie może być tak, że każdy rozkłada ręce i jest bez wyjścia, bo każdy, kto by się do tej sprawy zabrał, ma rozwiązanie. Każdy. Policja ma rozwiązanie, samorząd ma rozwiązanie, prezydent ma rozwiązanie, wszyscy mają rozwiązanie, tylko nikt nie chce tego wziąć i zrobić, więc zacznijcie dzwonić, że coś wam uwiera, róbcie to systematycznie, zawiążcie komitet i tak być nie może, bo my możemy na pewno rzeczywiście, my możemy rozumieć, ale nie możemy sobie nawzajem tego prawa ograniczać, bo my chcemy się bawić. Bo trzeba, ludzie muszą rano pójść do pracy, my chcemy dzieci wychowywać, my chcemy spokojnie, ktoś jest ciężko chory, też potrzebuje wypoczynku i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że spróbujcie się jakoś tam zorganizować i spróbujcie. Jak może być, jak, wie Państwo, jak policjant może powiedzieć, że jest bez siły? Proszę Państwa, to jest niemożliwe. To jest absolutnie, a naprawdę, to jest niemożliwe, żeby tak mówić, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest może jakieś takie zbywanie, ale jeżeli ktoś, jeżeli policja jest w stanie przyjechać kilka razy wieczorem do kogoś, kto woła, bo ktoś awanturuje w bloku tylko, jest w stanie przyjechać, to w to miejsce nie jest w stanie przyjechać. Tak, oczywiście, bo jak będziecie systematycznie na każde nasze telefon. Przyjeżdża kilka razy w miesiącu dziennie, kupują w piątki, bo to najgorsze, bo się pisało o tym, że tak naszyńskich. Ale oni nie są w stanie przy nieoświetlonym terenie wyłapać, bo to są szlaki, to są zarośla, to jest ciemno. Ukarają 10 mandatami, że pojadą i impreza na nowo się zaczyna. Ale po pierwsze ich jest mowa o tym, że za zezwolenie przyjęła dwa władz, prezydenta miasta Rzeszowa. No to przyjdzie do władz. No to sprzeda 4 lat, proszę Państwa. Od 4 lat, w związku z tym nie wiem, czy gościu powinien nie zainterweniować, tylko hasła głosić, ale czy powinien również. Wie Państwo, ja myślę, że każdego dnia po 10 umówić się z władzami i każdego dnia w 10 pójść i każdy z nich będzie przyjęty osobiście, prawda, czekać. Ja też bym chciał z tą sprawą,
I przez miesiąc chodźcie tam po 10 osób każdego dnia, umawiajcie się i muszą coś z tym zrobić. Mówię pani, da radę. Da radę, naprawdę. Nie, ja widzę, że pani nie chce tego rozwiązać problemu. Ja walczę z tym. No to mówię mocniej trzeba. Bardziej zorganizowane to musi być. Trzeba systemowych rozwiązań, trzeba, żeby kościół się również włączył, ponieważ no nie wiem, że bardzo dobrze żyje. No ja rozumiem, ale to prowóz ma iść do prezydenta i mu to powiedzieć. No nie wiem, czy prowóz, czy biskup, w każdym razie jakaś interwencja ze strony kościoła też powinna. Panie, bo spróbujemy, zapytamy się za biskupa, jak sobie radzi w takim sytuacji. To płakać się chce o tym, jeśli słuchamy takiej sytuacji, jak pani Ewa opowiada. Rzeczywiście powiedzmy sobie, proszę państwa, no jesteście dużą społecznością, nie mieszka jedna osoba w bloku. Wyjdźcie, zróbcie jakiś protest. Powiedzmy sobie, pójdźcie do pana prezydenta i pokażcie swoją siłę, bo to, że biskup porozmawia, to, że kogoś porozmawia, to ich mało interesuje czasami. Powiedzmy sobie, my żądamy, my upominamy się o te systemowe rozwiązania, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o parlamentarzystów, o władze rządowe, o samorządowe. Wiemy dokładnie, że w momencie, kiedy przekazano samorządom możliwość decydowania o ilości punktów sprzedaży alkoholu, początkowo jakby intencja była dobra, a kto będzie bardziej bronił takich osób jak pani Ewa niż prezydent miasta, samorządowy, burmistrz i tak dalej. Przecież to oni odpowiadają i za ład, za porządek, ale także za to, co dzieje się w tej społeczności. I wydawało się, że właśnie oni zrobią wszystko, żeby takiej sytuacji nie było, a stało się zupełnie inaczej. No, czterokrotnie przekroczyliśmy liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Nie panujemy już nad tym, samorządy nie panują nad tym. My apelujemy do rządu, żeby podjęli, żeby rząd podjął i powiedzmy sobie w ustawie określił liczbę punktów sprzedaży alkoholu, żeby zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu przez wyciągały kraj skandynawski. Miasto jak Rzeszów byłoby dosłownie kilka punktów sprzedaży alkoholu niekoniecznie dobrze oznakowanych. To, co się dzieje, o czym pani mówi, jest ogromnym skandalem, ale bez zainteresowania mediów i bez bardzo wielkiego sprzeciwu. Macie też kartki w czasie wyborów. To też musimy mieć tego świadomość. Powiedzmy sobie, nie damy rady. Powiedzmy sobie, no oczywiście można zainteresować też proboszcza i biskupa tym problemem, żeby oni też ze swojej strony w jakiś tam sposób interweniowali. Ale też dam pozytywne przykłady. Proszę zwrócić uwagę to, co mówiłem nawet w Kazaniu. W tym roku w Łomża władze miasta odmówiły sponsoringu browarów podczas tak zwanych obchodów święta miasta. Okazało się, że przyszło zdecydowanie więcej osób, że przyszli rodzice z dziećmi, że była przepiękna zabawa. Poproszono innych sponsorów, bo są sponsorzy inni, którzy mają też firmy, duże firmy, jedni sprzedają bułeczki, inni kiełbaski i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że niekoniecznie musimy ulegać terrorowi prowadzi. Że można się świetnie bawić, że ci ludzie potrafili się świetnie bawić podczas tego dnia miasta. Sobie, i to są takie pozytywne wzory, pozytywne wzorce, które trzeba pokazywać, reklamować, że możemy w sposób zupełnie inny podchodzić do tego. A tak, ja też powiem, że ostatnio jak u nas była policja i mówiła trochę o bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o wakacje, to policja sama daje takie narzędzia zgłaszania, nawet anonimowego zgłaszania, że są takie punkty, takie mapy, prawda, jeżeli chodzi o takie mapy zagrożeń i że my odbieramy to jako zagrożenie i policja, można powiedzieć, nie tyle, że interweniuje, ale sprawdza, czy tak rzeczywiście jest. Można wyznaczyć, jakie to jest zagrożenie i oni przez swoją obecność próbują zlikwidować takie zagrożenie. Jeżeli się coś nie dzieje, możemy to, mówię kolejny raz, dlatego że jest wiele na pewno narzędzi. I ja bym tutaj sobie tak nieangeliczne zasadę. Pukajcie, otworzą. Pukajcie, otworzą. Jeśli na policję zadzwoni 100 osób w ciągu wieczoru, to będzie bardzo poważne zgłoszenie, że jest to mapa zagrożeń. A drugie 100 osób nie dzwoni do władz miasta, a trzecie 100 osób. Nie, co oni jeszcze w innym miejscu.
Pani Krzysztof, pani, ja was prowokowała, ponieważ no tutaj mówimy ciągle o likwidacji tylu miejsc, tylu dostępów, prawda? I tak mi na myśl przyszło, przez ostatnie 8 lat likwidowano 8 tysięcy posterunków policji, prawda? W skali kraju. Więc ta, to bezpieczeństwo, no, to nie było potrzebne tyle pani Krzysztofskiego. I pani Ewo, pani wspomniała o mandatach, wcześniej mówiąc o tym, że tam jest wiele osób nieletnich. Sprzedaż w normalnym sklepie alkoholu osoby nieletnie wiąże się z utratą koncesji. Jeżeli byście mądrze do tego podeszli, jeżeli by te osoby nieletnie były, wymóc na policji takie odłożenie takich osób nieletnich do domu, do rodziców, nie? I jakieś tam zakładanie tych spraw samym rodzicom. I myślę, że nawet utrata koncesji, czy jakieś pozwolenie na ten alkohol, też by to mogło odegrać rolę takiego większego. Dlatego, no, gdzie są rodzice tych dzieci po 20 lat? Wiemy, mieszkamy w 30 lat. Co się dzieje? Nic nie wiem, a co? W ogóle to jest obraz pensji rozpaczy. Ja się pytam, gdzie są rodzice? Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie poznaną Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Maria z Warszawy serdecznie.